Karma to bohaterka, która trochę miłości od Riot Games na przestrzeni lat otrzymała. A to otrzymała reworka, gdzie można było posiadając w tamtym czasie starą wersję postaci otrzymać skina Traditional, czy dostała zmiany graficzne, aby po prostu nie wyglądać biednie. Dziś w nieco krótszym materiale niż zwykle. Wybaczcie, ale coś czuję, że trochę mnie choroba rozkłada, a bardzo bym nie chciał tydzień wyżej. Leżeć. Dlatego dzisiaj, w nieco krótszej formie, zastanowimy się, czy nieśmiertelna euliańska dusza otrzyma reworka. Po pierwsze, były już ku temu przesłanki, ale nie tylko w stronę karmy, a po drugie, w piątek, czyli 11 marca, pojawiły się małe przesłanki ku temu, i uważam, że byłby to chyba całkiem dobry pomysł. I karma dostałaby całkiem sympatyczne usprawnienia. Zaczynając od samego początku, już od całkiem sporego czasu, wiemy o reworkach, które planuje Riot Games. Wiemy o tych reworkach bardziej graficznych, na przykład Ari, która ma dostać zmiany na podobnej zasadzie, jak dostała Caitlyn na końcu zeszłego roku. I wiemy przede wszystkim o tych zmianach, o tych reworkach, na które sami głosowaliśmy. Udyr gdzieś w niedalekiej przyszłości powinien się pojawić, czy niedawno wybrany w głosowaniu Skarner, raczej może nie w tym roku. Natomiast jest jeszcze jeden tajemniczy. Czy rework nad którym pracuje Rajot, o którym wiemy stosunkowo niewiele. Ogólnie ten sezon mam wrażenie będzie taki trochę pod hasłem tajemnicy ze strony Riotu. Tak jak w zeszłym sezonie Riot bardziej próbowało zbudować hype, co się nie udało, teraz mam wrażenie, próbują zupełnie inną drogą. Wracając do tego tajemniczego reworka. Wiemy tyle, że będzie on czymś, czego nigdy mieliśmy nie widzieć w grze wcześniej. Pytanie tylko, co to może oznaczać? Przecież mieliśmy już reworki umiejętności, mieliśmy jakieś małe reworki, reworki stricte wizualne, pełne reworki, czy po prostu zwykłe usprawnienia. Czy nawet można powiedzieć reworki wokalne? Czyta jakieś zmiany kwestii itp. Wydaje się, jakby nie było tutaj miejsca na coś więcej, dlatego warto się zastanowić, o co może tutaj rajotowi w ogóle chodzić. Dlatego pobawmy się trochę we wróżbite Marweka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czasem coś się udaje przewidzieć, czasem nie. Najbardziej prawdopodobny wydaje się rework Aurelion Sola, który jest bardzo specyficznym bohaterem, dość rzadko wybieranym, nie oszukujmy się, ale w dobrych rękach, robiącym bardzo dobrą robotę. Coś, czego nigdy nie widzieliśmy wcześniej. Tego określenia sam nie brałbym również w 100% dosłownie, bo Riot lubi czasem troszeczkę pokręcić, hype nabudować i już po raz kolejny przypomnę sytuację, że wszyscy myśleli, że w zeszłym roku pojawi się żona w jego Izoldę, czy Izold, jak kto woli, czy nawet Izolda, a pojawiła się... When. Dlaczego Aurelion mógłby być na celu Riot Games? No bohater budzi na pewno ogromne zainteresowanie, które co ciekawe nie jest odzwierciedlone w gameplayu. Może jakieś zmiany, gdzie model zostanie w 100%, a jego skill zostanie zmieniony? Może tak być, bo nie wydaje mi się, żeby Rajet gdzieś tam próbował cofnąć się i z Aureliona zrobić Aushina, prawda? Druga postać, która przyszła mi do głowy pod kątem zmian, jest to przywana. Ale tutaj, jeżeli oglądacie mnie dłużej, są to po prostu moje się i moje takie życzenie. Bo rework szywany jest reworkiem, którego pożądam chyba najbardziej ze wszystkich w League of Legends. I byłby to rework, który nie wygrał ankiety, ani nie miał podobnych wyników do pierwszego miejsca w tej ankiecie, tak jak miało to miejsce ostatnio, gdzie Fiddlesticks i Volibear z racji bliskich siebie wyników otrzymali zmiany. Coś, czego nie widzieliśmy wcześniej, można tłumaczyć sobie właśnie w taki sposób. No i kolejna postać, taka trzecia opcja to zmiana, mam wrażenie, że Talii, ze względu na najprawdopodobniej nadchodzący event z pustką, i to już mówiłem wcześniej. Riot tutaj jest bardzo tajemniczy w tym temacie. W mojej opinii, Talia to postać, która nie do końca może sobie permanentnie dobre miejsce w grze znaleźć, ale to moje osobiste zdanie. Gdzie tutaj szukać wyjątkowości? Ano tutaj, że byłby to rework ze względu na wydarzenie. Co by nie robić tutaj również, kochani, wielominutowych rozgmin? Bo możemy na przykład się zastanawiać, czy Riot nie zasięgnąłby zmian chociażby graficznych z Ruined Kinga i na przykład Gangplank nie otrzymałby swojego podstawowego modelu w innej formie, w takiej bliższej tej właśnie ze zrujnowanego króla. No i oczywiście nie możemy zapomnieć jeszcze o tym, że coś może być na rzeczy z Kasadinem. I można tutaj mocno się nad tym zastanawiać, lecz w zeszły piątek, 11 marca, doszła tutaj kolejna kandydatka. I kolejna kandydatka to oczywiście Karma. Postać, która i już otrzymywała zmiany graficzne, i otrzymywała reworka. Zatem dlaczego w ogóle Karma? I wyjątkowość polegałaby tu na tym, że Karma otrzyma zmiany najpierw w innej grze Riotu, a dopiero później w League of Legends. Wspominanego 11 marca na kanale League of Legends Wild Rift pojawił się film przedstawiający patch 3.1, gdzie Alan Moore, czyli producent Wild Drifta, opisał wiele nadchodzących zmian. Względem tego materiału aczkolwiek najbardziej interesuje nas jednak karma. Jeżeli lubicie Shena, to przy okazji, no, Shen też wyjdzie gdzieś tam około 24 marca w Wild Drift. Natomiast co jest tutaj istotne? Jak sam Alan przedstawia, karma została zmodyfikowana względem League of Legends i w Wild Drift jest nieco inna. I oczywiście jest to gra mobilna, i wiele umiejętności postaci jest tam zmienionych, pod tym kątem, aby to wszystko pasowało. No bo wiadomo, nie możemy porównać ekranu dotykowego jakiegoś urządzenia mobilnego do klawiatury i myszki, więc zmiany są tutaj definitywnie konieczne. Natomiast w przypadku karmy jest troszeczkę inaczej. Bo akurat u niej, u potężnej ajonianki, brzmi to jakby miało ogrom sensu, nawet w League of Legends. Po pierwsze, bohaterka ma swoją erkę. Czyli mantrę mieć przeniesioną na umiejętność pasywną i przekonwertowaną na postać staków. Bohaterka w wersji mobilnej ma za każde użycie umiejętności zbierać staka, podobnie jak Kasadin na swoim E, ale tutaj chodzi tylko o jej umiejętności i przy trzech stakach jej następny czar będzie wzmocniony. Na Q akurat nie ma jakichś większych zmian, natomiast w Bohaterki może łapać do dwóch celów naraz. Wzmocnione W jeszcze tworzy między dwójką przeciwników dodatkową więź, i jeżeli żadna z tych więzi nie zostanie przerwana, czytaj jeżeli nikt za szybko nie ucieknie, unieruchomienie będzie trwało stosunkowo dłużej. Tarcza Karmy z kolei bez mantry jakoś się nie różni, ale na wzmocnieniu nie shieldujemy wszystkich w zasięgu, a ochrona może objąć dodatkowego jednego sojusznika, który znajdzie się w zasięgu tarczy. I to co tutaj najważniejsze: ult Karmy w League of Legends Wildry, został zupełnie przerobiony i przypomina nieco wolniejszą wersję i inną wersję Shockwave'a Oriany. Skill został nazwany Transcendent Embrace i polega na stworzeniu pierścienia energii zadającego obrażenia, spowalniającego i jeżeli przeciwnicy będą w nim wystarczająco długo, to zostaną przenoszeni do jego środka. Podobnie jak po Shockwave'ie Oriany. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że byłaby to wygodniejsza karma, no bo klikalibyśmy ją mniej, w końcu mantra byłaby klikana za nas przez pasywkę. Ale to nie są takie jedyne zmiany, które wydaje mi się widać, bo tutaj mam takie wrażenie, że karma zostałaby trochę zmieniona pod kątem swojej roli, znaczy nadal nadawałaby się na mida i Saporta, ale w Wild Rifcie mam wrażenie, że zostało to przedstawione nie tylko jako usprawnienia do mobilnej wersji Lola, ale bardziej jakby to wszystko szło w stronę karmy na mida, a nie karmy na Saporta. bo te zmiany na pewno by je stamtąd nie wyrzuciły, ale myślę, że na pewno stałaby się bardziej agresywną postacią na botlejnie. Jej stricte saportowy element, świetny w późniejszej fazie gry, czyli przyspieszenie i otarczowanie wszystkich sojuszników, tutaj byłby zmieniony na rzecz świetnej taktycznie i definitywnie Teamfightowej erki. Jeżeli byśmy tutaj stuprocentowo przyjęli, że karma rzeczywiście takiego właśnie reworka otrzyma, to też pytanie, jakby to wszystko było z liczbami. Czy karma rzeczywiście by straciła, czy zyskała? Czy na przykład Q zadawałoby więcej obrażeń wtedy, a czy W tarczowałoby mocniej z racji mniejszej ilości potencjalnych celów? Wbrew pozorom, nie wydaje się, aby były to jakieś gargantuiczne zmiany, aczkolwiek w szczegółach, mniej klikania, czytaj, nieco wygodniej gameplay, ult stanowiący spore zagrożenie czy mogące chociażby działać na linii na dwóch przeciwników jednocześnie, co supportowej karmie raczej by nie zaszkodziło. Od siebie powiem tak, mi się to definitywnie podoba. Gdy zobaczyłem ten pierścień na ulcie, w głowie powiedziałem sobie, tak, to jest Coś, co poza mantrą wyróżniałoby karmę bardziej na tle innych postaci. Do dzisiaj tego nie wiedziałem, ale poczułem się, jakby postaci brakowało jakiegoś puzla, i widząc tą erkę, uznałem: hej, to jest właśnie ten brakujący element układanki. Ewidentnie, patrząc na to, jak wszystkie gry od Riot Games dziedziczą z League of Legends, w czym nie ma niczego dziwnego, ponieważ LOL był oczywiście pierwszy i przetarł szlak, tak odwrotna sytuacja byłaby na pewno czymś szczególnym i wyjątkowym. Kochani! Temat wam przedstawiłem, swoją opinię wyraziłem. Teraz pora na was. Dajcie znać, czy byście taką karmą grali, czy by się wam podobała, czy może po prostu zabiłoby to według was postać i najlepiej niech Riot tam jej nie, nie rusza. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja wam pięknie dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć.